Witam serdecznie na moim kanale. Centurion pozdrawia Was z lasu. Trochę śniegu już tutaj leży. Szczątki jakieś takie. Ale ja nie o tym. Chciałem dzisiaj porozważać troszeczkę głośno na temat takiej kwestii, jaką jest czas. Ludzie wiedzą, że on istnieje. Wiedzą, że płynie. Albo upływa, jak to woli. Nawet chcieliby stworzyć wehikuł czasu. Można byłoby się zastanowić, jak długo podróżowaliby w takim wehikule czasu. I czy zdarzyłoby się, że czasem wróciliby do swoich czasów i po jakim czasie zorientowaliby się, że tak naprawdę uciekają przed samymi sobą. Ale chciałem też poruszyć taką kwestię ciekawą, jaką jest upływający czas w lesie. Każdy, kto lubi użytkować rzeczywistość leśną, być może zauważył, że czas w lesie upływa trochę inaczej. Nie powiem wolniej, szybciej, ale inaczej. Tak jakby było się na innej planecie. To jest bardzo ciekawe. Rozważaliście kiedyś to? Warto to rozważyć. Poza tym czasami ludzie mówią, że nie mają czasu. Mają go. Każdy ma 24 godziny przydzielone na każdą dobę. I sam może zdecydować, co zrobi z tym czasem. Jak go wykorzysta. Bo czas to nie jest coś, co można mieć. Tylko coś, co należy dobrze wykorzystać. Jedną z takich fajnych, dobrych rzeczy, mądrych nawet, no jest, tak jak tutaj pokazuję, rzeczywistość leśna, wykorzystać czas na odpoczynek w taki sposób. Człowiek może obcować sobie przyrodą. To jest coś pięknego. Ja oczywiście z największą sympatią zwracam się do tych, którzy najbardziej lubią las. No bo oczywiście góry są piękne. Morze też jest piękne. Można godzinami się w nie patrzeć. No i człowiek nie będzie się nudził. W każdym razie nie powinien. A inteligentny człowiek to już w ogóle nie powinien się nudzić. No ale cóż, jeśli chodzi o czas, który upływa w lesie. Można powiedzieć śmiało, że to jest dobry czas. Tęsknisz za dobrymi czasami, to wybierz się czasem do lasu. Do czego ja chętnie zachęcam Ciebie, drogi użytkowniku tego kanału. Bardzo dziękuję za uwagę. Centurion pozdrawia serdecznie wszystkich, którzy oglądają ten film. Tak. Dużo dobrego.